się trzepie. Przy wszystkich? No. Na miejsce rozpoczęcia naszej eskapady nieprzypadkowo wybraliśmy Turyn. Miasto to kojarzy się z przemysłem samochodowym, tutaj też powstała fabryka Fiata. Znajdziemy tu także nietuzinkowe Muzeum Automobilizmu z kolekcją liczącą około 200 aut i około 80 różnych marek. To prawdziwa podróż w czasie, historia środka transportu, jednocześnie nawiązująca do wielu wydarzeń mających wpływ na losy świata. To, co tutaj widzicie, to jest według mnie pierwsza hybryda, ponieważ była napędzana końmi, bo tam, o nie wiem czy widać, no chyba nie, bo tu jest ciemno, ale tu były konie, a tu już był silnik parowy, czyli były konie, silnik parowy, pierwsza hybryda, no nie kłamie. Takie piękne auto w 64 wymyślono, a potem zrobiono taką multiplę, jaką zrobiono. Patrzcie, a to tutaj, to jest pierwsza wersja, prototyp Suzuki Jimny. Tak przynajmniej powiedział mój kolega, Piotrek. Tutaj jesteśmy w tej chwili w takiej części muzeum, poświęconej swapowi silników Nissana Patrola. I tu są silniki, które przeszczepiali kolejno do Nissana Patrola i w tej chwili zostaliśmy na M57 z BMW, ale tak wyglądała ewolucja swapu silnika do naszego kochanego wozu terenowego. Słuchajcie, wjechaliśmy w teren jakieś 500-600 metrów. Pierwsza awaria. Znaczek obowiązuje. No, pasmo 17 potrzebuje. Poleciał płyn chłodniczy. Jeszcze nie wiemy skąd, musimy zdjąć osłonę. Pasmo 17. To się może dowiemy. No wiesz co, jechał pod górkę. Usłyszał syk. Myślał, że ma węża pod maską. Okazało się, że to nie wąż, tylko pękło takie coś. To jest bulgotnik przykątny, przykręcany do głowicy silnika. Teraz próbujemy to naprawić. Tu mam takie skomplikowane urządzenie. Z Lidla. Z Lidla. Bo jak sobota, to tylko do Lidla. Land Rover naprawiony. Wydaje nam się, że udało się to skleić. Podjechaliśmy parę kilometrów wyżej na taką piękną, równą polankę. Jest 17 godzina, więc stwierdzamy, że tu zostajemy. Plan był co prawda taki, że zjedziemy do doliny i będziemy spać na kempingu, ale w tej chwili jest jakieś 28 stopni, a jesteśmy na 1900 metrów nad poziomem morza. Więc w dolinie pewnie ukrop, więc raczej wszystkim nie było do śmiechu tam zjeżdżać w dół. No i takie widoczki, kurcze. Pięknie na Alpy. Rozbijamy obóz. Zostajemy tutaj do jutra, a jutro ruszamy dalej. Pokażę wam, jak się naprawia wiskozę. Wiskozę. Bierzemy wyselekcjonowany piasek z włoskich Alp. Sypiemy do pełna. Zobacz, kurwa. No, jak to się dobrze skręci? Zobacz. Jak się skręci? Wiskozę naprawili chłopaki. Jak to się skręci, to? Czekaj. No, i spróbuj teraz obrócić tym wałkiem. Zobacz, no, panie. Nie da się. Panie. Nie da się. Po co wiercić? Nie da się. Jak można nasypać piasku? My w 39 takie rzeczy z Andrzejem naprawiali, nie?
zapierających dech porannych widokach ruszamy na trasę. Nasz dzisiejszy cel to słynna trasa Sieta. Jest to droga pamiętająca jeszcze czasy napoleońskie, wybudowana w celu dostępu do fortyfikacji postawionych wysoko w górach. Ganko na wprost, ten najwyższy. Tu jest ten z lodowcem. My jesteśmy na... Aha, to jest to rozpisane? Tak. 3365. Asieta, jedna z bardziej znanych tras tutaj w Alpach Zachodnich. My jesteśmy dokładnie przy szczycie, który nazywa się Testa della Sieta, na 2566 metrów. Praktycznie lekutki wiatrzyk jest tylko. Piękne słoneczko. I piękne widoki. Jeździ tu się bardzo dobrze utrzymanymi szutrówkami. My przyjechaliśmy tamtą szutrówką. Od dołu są praktycznie asfalty, górą szutrówki. Niestety duży ruch tutaj panuje. Nie ma tej dzikości, ale widoki wynagradzają to wszystko. Chcieliśmy zgłosić do prowadzącego jedno zastrzeżenie. Tunel fajny, długi, tylko myśleliśmy, że na koniec będzie wodospad i umyje nam samochód. To trzeba coś dopłacić? No, ale rzeczywiście. No to czemu nie powiedziałeś? To jest wersja VIP Clean. VIP Clean. Wjeżdżamy na drogę prowadzącą na przełęcz Sommelier. Droga wzięła nazwę od głównego konstruktora tunelu kolejowego pod Alpami, Germina Sommeliera. Tunel zaczyna się dokładnie w tym samym miejscu, co wspinaczka na przełęcz. Drogę oddano do użytku w 1962 roku. Prowadziła do wyciągów narciarskich na lodowcu Sommelier. Niestety, w latach 80. projekt został zarzucony ze względu na trudności w utrzymaniu przejezdności drogi oraz samego ośrodka narciarskiego.
Przełęcz Sommelier, najwyższa w Europie przełęcz, na którą można wyjechać samochodem. Może i można wyjechać wyżej, ale na której jest poprowadzona droga. 2994. Sam środek Alp, przepiękne widoki, ale powiem wam, że to jest taki trochę offroadowe Krupówki. To jest dobre określenie. Tutaj. Takie offroadowe Zakopane. Ruch jak w ulu. Co chwilę ktoś wjeżdża, wyjeżdża. Nie można pokontemplować w ciszy. Ale i tak jest pięknie, no trzeba przyznać. Idziemy jeść. A ty co podglądasz? Co? Filmuję wasze głupoty. Za jedzenie się bierz. Wiecie, że na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza jeszcze nigdy nie jadłem chińskiej zupki? To jest twój pierwszy raz z chińską zupką na 3000. W zasadzie to nie jest chińska zupka, to jest z jakiegoś kurnika z podwodzi. Japońskie curry. Curry, czyli kury. Zjechaliśmy z przełęczy Sommelier. Plan był taki, żeby zjechać do Briancon. Nie znam francuskiego, więc nie wiem, jak to się wymawia, ale mieliśmy tam spać na kempingu. Ale w tej chwili testujemy włoskich karabinieri. Śpimy prawie na dziko. Tu jest takie schronisko. Właściciel schroniska powiedział nam, że można tutaj spać i nie powinno być problemów, więc sprawdzamy. Czy nie będzie problemów? Jak będą, to wam powiemy. A że karabinieri tutaj jeżdżą, to wiemy, bo mijaliśmy tutaj ich, jak jechali właśnie na górę Jeepem Renegade'em. A po co tu jechali? Po co tu się tak tuc i niszczyć to auto? No właśnie chyba po to, żeby pilnować i wlepiać mandaty. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc zostajemy tutaj. Myślę, że się uda, a powinniśmy ich przekonać, a jak nie, no to trzeba będzie się zbijać. Pokaż, jak się trzepie. Przy wszystkich? No. Trzymaj rytm. Ja nie wiem, czy nie lepiej by było na kompresor tyłać. No i wywołaliśmy wilka z lasu. Tam. Gdzieś pod moim palcem. Suną. Zjeżdżają w dół. Pojechali prosto. Zejdziemy na górę teraz na nocy. Zbijamy się na górę. No co? To można oficjalnie. Rozpoczyna się dzień. Trochę lepszy od innych. Kolejnym naszym celem jest przejazd przez jeden z najwyżej położonych tuneli w Europie. Tunel na przełęczy Parpillon. Został zbudowany przez armię francuską, począwszy od 1891 roku, aby ułatwić przemieszczanie się wojsk strzegących granicy z Włochami. Prace nad drogą i tunelem trwały do 1911 roku. No i tunel
pod przełęczą Papillon, chyba Papillon, za nami na 2700 z czymś. Zjeżdżamy powoli w dół do miasteczka. Za kamolotem schował. Jadę troszkę. Podejdź troszkę. Za dolina Świstaku. Słuchajcie, to ja widzę trzy co najmniej teraz tutaj. To jest mycie patelni, bo offroadowy, sposób offroadowy. Koszary portu we Włoszech. Ciekawe co tu było dokładnie. No koszary to koszary, ale co tu dokładnie było, nie? Czy tu pewnie były jakieś, wiesz co, magazyny, bo to jest chłodno. W zasadzie tak, na żarcie, no. Nie? No patrz na ten strop. Ten strop źle nie wygląda, nie? Właśnie bardzo dobrze wygląda. Bo tu jest duża komnata. Szkoda wilku, że cię tu nie ma. No. I rzeczka jest obok. Tak, rzeczka jest. Łukasz, no? To jest tylko kwestia rozbiegu. To musiały być te stanowiska strzeleckie. Na początku był pokój dla żołnierzy, a tam drugie pomieszczenie już strzeleckie. I każde jedno się powtarza, tak samo. Bohatek mnie zaklinował. Nie o dziko się za dużo jadło, co? Słuchajcie, Gatka nam wszystko przetłumaczyła i fort powstał. No nie, no już nie, powstawał nie, nie, nie między no. 1881 rokiem a 83. Dobra, panie zamawiał wino. Oczywiście! Ale no to nie powiemy wam, jak powstał ten fort. No i na początku, znaczy został zbudowany przez Włochów, natomiast w 1947 roku został po wojnie przydzielony Francuzom. A wcześniej był bardzo popularną trasą taką handlową chyba, nie? Tutaj się tak. Był taki główny szlak handlowy. Tak, główny szlak handlowy przez Alpy. Dalej, musisz podglądać do wody.
Opuszczamy fort centralny i wjeżdżamy na starą drogę wojskową biegnącą wzdłuż obecnej granicy włosko-francuskiej. Droga nosi nazwę Alta Via del Sale. Sale oznacza sól, którą wożono tutaj od setek lat mułami wraz z innymi produktami jak olejem i serami. Jest to także nasza ostatnia alpejska trasa na tej wyprawie, która dobiega już niestety końca. Serdecznie dziękuję za uwagę i jeśli Ci się spodobało, zapraszam do subskrypcji kanału.